Dzień dobry, witam Państwa na codziennym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenia z Państwa strony. Super, dziękuję bardzo za potwierdzenia. Zanim jednak zaczniemy, to chciałbym wszystkim paniom złożyć najserdeczniejsze życzenia ze względu na dzisiejszy Dzień Kobiet. Wiem, że trochę inwestorek z nami jest, więc oczywiście wszystkiego najlepszego. Natomiast my już sobie lecimy do naszego szkolenia, gdyż no, dzisiejszy dzień no, wygląda bardzo, bardzo ciekawie, chociaż tak naprawdę kluczowe wydarzenie dzisiejszego dnia nie ma konkretnej godziny. I chodzi tutaj oczywiście o to, że Donald Trump prawdopodobnie podpisze dzisiaj plan taryf celnych dla stali oraz dla aluminium. Niewykluczone, że również tutaj będą jakieś inne produkty, które zostaną również objęte cłami. No i to dosyć sporo uderzy w kraje europejskie, uderzy również w kraje azjatyckie. Natomiast no, oczekuje się tego, że wykluczone zostanie Meksyk oraz Kanada ze względu na renegocjacje nafty. No i tutaj również spekulowało się, że Donald Trump dogadał się z władzami australijskimi co do braku jakichkolwiek taryf celnych, więc no dzisiaj popołudniem w Stanach Zjednoczonych, czyli u nas już będą to godziny bardzo późne, no tutaj może być bardzo ciekawie na rynkach finansowych i na rynkach finansowych może być ciekawie jutro o poranku oraz w trakcie całej sesji azjatyckiej. Generalnie w trakcie sesji azjatyckiej dzisiejszej mieliśmy bardzo dobre dane z gospodarek właśnie regionu azjatyckiego. No z Chin dane bardzo dobre, z Australii również tutaj lekkie wzrosty na dolarze australijskim. Na jenie no nie widać jakichś większych zmian. Co dzisiaj w zasadzie w kalendarzu, czyli mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego, więc no tutaj na eurodolarze dosyć duża zmienność w okolicach godziny 14:30 jest spodziewana. Dane z rynku nieruchomości z Kanady, więc oczywiście dolar kanadyjski nie tylko będzie miał zmienność ze strony tego, co czeka nas późnym wieczorem, ale również ze strony danych oraz claimsy ze Stanów Zjednoczonych, czyli claimsy i Challenger. Wcześniej będą to ostatnie dane, które no pokażą nam, jak prezentuje nam się rynek pracy. Wczorajsze dane ADP bardzo dobre, natomiast oczywiście inwestorzy będą w dużej mierze spoglądać na to, co będzie się działo z płacami. Płace w zeszłym miesiącu, dane z zeszłego miesiąca, które dotyczyły stycznia, były naprawdę bardzo, bardzo dobre. I na jakie rynki sobie dzisiaj spojrzymy? Będzie to eurodolar, USDCAD, AUDCAD, DAX, ropa oraz złoto. I lecimy sobie już do naszego kalendarza. Tutaj raport Challenger. Ostatnio bardzo dobre dane i również to było widać w danych na temat zatrudnienia, czyli generalnie zatrudnienie było bardzo wysokie, mieliśmy mniej planowanych zwolnień, więc tutaj bardzo, bardzo pozytywnie. Natomiast godzina 13:45 to oczywiście decyzja w sprawie stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym, tutaj bez zmian, natomiast będą opublikowane projekcje makroekonomiczne i te projekcje makroekonomiczne będą dosyć ważne. Po pierwsze ze względu na inflację, czyli czy EBC widzi jakieś zmiany w inflacjach. Owszem, widział to, że inflacja spowolni na początku tego roku, ale pytanie, czy jakby ze względu na to, że faktycznie to spowolnienie było widoczne, dostosuje tą inflację na kolejne kwartały. Jeżeli te projekcje byłyby obniżone, no to wtedy można oczekiwać, że jednak Europejski Bank Centralny do końca tego roku nie zmieni swojej polityki, czyli program QE zostanie przedłużony. 14:30 oczywiście będziemy mieli konferencję Europejskiego Banku Centralnego, którą będziemy na bieżąco relacjonować na TradeBicie.
No tutaj Mario Draghi, który ma argumenty, żeby tutaj próbować zahamować te zapędy byków na europejskiej walucie, chociaż no już wielokrotnie próbował to robić, no i koniec końców na europejskiej walucie zawsze mieliśmy wzrosty, więc tutaj myślę, że dużo będzie zależeć od projekcji. Nieważne już będzie to, co będzie mówił Mario Draghi, natomiast jeżeli projekcje nie zostaną tutaj bardzo obniżone, jeżeli chodzi o inflację, no to jak najbardziej euro ma podstawy do tego, żeby kontynuować swój ruch. Tak jak już mówiłem, dane z Kanady, tutaj różne konsensusy ze strony Bloomberga, oczekiwany spadek, natomiast ze strony Reutersa już mamy oczekiwany wzrost, więc tutaj mieszane dane. Z drugiej strony jednak Reuters i Bloomberg zgadzają się w przypadku zezwoleń na budowę, tutaj ma być spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast claims, również tutaj Bloomberg oraz Reuters się zgadzają, że mają tutaj nieznacznie nam wzrosnąć, natomiast to wszystko wskazuje te bardzo bliskie poziomy 200 tysięcy, że jednak rynek pracy w Stanach Zjednoczonych coraz mocniej się zacieśnia. No i zaczynamy od euro-dolara, który znajduje się w okolicach poziomu 1,24. Mamy tutaj wsparcie w postaci 14-okresowej wykładniczej średniej ruchomej. No ten poziom może zostać tutaj pokonany, jeżeli Mario Draghi będzie tutaj jakoś mocniej próbował no, euro osłabić, jeżeli projekcje inflacyjne będą dosyć słabe, więc niewykluczone, że tutaj dojdzie do pewnego dostosowania na euro-dolarze, natomiast w średnim terminie, w dalszym ciągu oczekuję, że na euro-dolarze będziemy ruszać w kierunku północnym. I już sobie przejdziemy do wykresu na początku H4 i tutaj widzimy to wsparcie w postaci 14 EMA. Widać, że jest ono tutaj w tym momencie naruszane. Jeżeli ono zostanie w tym momencie pokonane, no to niewykluczone, że przed konferencją na tutaj para spadnie do okolic 1,2375. Wsparcie wynika z połowy tej dużej świecy wzrostowej. Często jest tak właśnie, że rynek szuka sobie wsparcia na bardzo wysokiej, bardzo długiej świecy, czy jest to świeca spadkowa, czy jest to świeca wzrostowa, więc jeżeli na tej H4 zostanie ta średnia pokonana, no to wtedy prawdopodobnie celem będą okolice poziomu 1,2375, natomiast kluczowe wsparcie przy zniesieniu 50.0 i mamy tutaj również 50-okresową wykładniczą średnią ruchomą, które moim zdaniem nie zostaną pokonane, nawet jeżeli Europejski Bank Centralny byłby bardzo gołębi i jutrzejsze dane na temat payrollów no, byłyby bardzo, bardzo pozytywne. No i jak to wygląda ze strony W1, widzimy czwartek, jeszcze teoretycznie niski jest ten wolumen, natomiast myślę, że on dzisiaj jeszcze dosyć sporo podskoczy i jutro ten wolumen będzie większy, no i jeżeli ten wolumen będzie większy na świecy wzrostowej, to jak najbardziej myślę, że tutaj podstawy są do wybicia i wzrostu nawet do okolic poziomu 1,27 w marcu, czyli w bieżącym miesiącu. Lecimy dalej, USD/CAD i tutaj USD/CAD reakcja, bardzo wyraźna reakcja na silny opór. Wczoraj BOC, czyli Bank Kanady, był dosyć gołębi, tutaj dosyć dużo niepewności w stosunku do renegocjacji NAFTA. Natomiast jeżeli Donald Trump będzie chciał nałożyć te taryfy na resztę krajów, no to musi mieć sojuszników handlowych i tych sojuszników handlowych będzie szukał blisko siebie, więc nie oczekuję tutaj tego, że Donald Trump będzie walczył z całym światem. Myślę, że tutaj będą wyjątki i tym wyjątkiem między innymi będzie Kanada, która powinna tutaj dalej cieszyć się wolnym handlem ze Stanami Zjednoczonymi, więc myślę, że jak cały ten ta niepewność minie, no to jak najbardziej dolar kanadyjski powinien być skazany na wzrosty, natomiast obecnie no tutaj dosyć spora niepewność, niemniej oczekuję tego, że jest tutaj możliwość cofnięcia się do poziomu 1,28. Jak to wygląda na parze w tym momencie, widać próbę popytową, ponownie będziemy tutaj testować zniesienie 50.0 oraz możliwie 1,30, tak jak było to wczorajszego dnia, natomiast jeżeli pojawią nam się tutaj sygnały podażowe,
dzisiejszego dnia. Pytanie, czy Kanada zostanie wyłączona z tego planu taryfowego? Jeżeli tak, to jak najbardziej szansa tutaj właśnie na zejście do 1,2840, a nawet 1,28 w przeciągu najbliższych kilku sesji. I AUD/CAD, moim zdaniem bardzo ciekawa para. Na CAD-zie myślę, że tutaj szanse w średnim terminie na dosyć spore umocnienie. Na dolarze australijskim również jestem dosyć pozytywnie nastawiony, natomiast moim zdaniem no ceny na przykład rudy żelaza są w tym momencie nieco wywyższone, co mogłoby być takim czynnikiem negatywnym, jeżeli cofnęłyby się dla dolara australijskiego. Gospodarka generalnie Australii rozwija się dosyć pozytywnie, natomiast jesteśmy jeszcze dosyć daleko od podwyżek stóp procentowych w Australii. Natomiast w Kanadzie, pomimo tego, że BOC był tutaj dosyć gołębi, no to jednak dalej oczekiwania rynkowe wskazują na to, że podwyżki stóp procentowych w tym roku, nawet w tej połowie, będą się pojawiać. Dlatego ten bardzo wyraźny wzrost na AUD/CAD-zie, no moim zdaniem, jest negatywny. No i jeżeli chodzi o wojny handlowe, no to no Kanada to głównie eksport ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych, natomiast Australia no to już węgiel oraz stal, również rudy żelaza, duże połączenia z Chinami, więc no tutaj bardziej właśnie Stany Zjednoczone, jeżeli miałyby tutaj walczyć ze światem, to zdecydowanie bardziej z Australią niż z Kanadą, więc no, wydaje mi się, że to może być taki czynnik, który doprowadzi do spadku na przepraszam, do spadku na parze AUD/CAD. No i widać, że ta para jest bardzo w tym momencie wywyższona, natomiast jeżeli wejdziemy sobie na D1, to widać taką dosyć sporą konsolidację. Tutaj możliwa gwiazda polarna, tutaj widać, że para szykuje się do spadków, mamy tutaj podaż w tym momencie, natomiast oczywiście potwierdzeniem tego spadku byłoby przebicie okolic 1005 przy zniesieniu 61.8. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie w długi termin i porównamy sobie to z surowcami, no to po pierwsze w przypadku ropy naftowej mamy, no powiedzmy, ta korelacja nie jest historycznie jakoś bardzo mocna, natomiast obecnie widać, że w tym momencie sugerowałoby to wszystko, że jednak CAD powinien być mocniejszy, i również ze strony, jeżeli weźmiemy sobie miedź, no to tutaj dosyć tak mieszanie. Z jednej strony jednak CAD pokazuje, że AUD i miedź pokazuje, że jednak ta para powinna być wyżej, więc z jednej strony powinniśmy mieć mocniejszego dolara kanadyjskiego, a z drugiej strony jednak dolara australijskiego. Lecimy dalej. Niemiecki DAX tutaj na bardzo ważnym poziomie w okolicach 12 300 punktów. Generalnie wszystko wygląda pozytywnie, oprócz tego, że no myślę, że tutaj reakcja na wprowadzenie tych taryf powinna być dosyć spora, chyba że no te taryfy okażą się dosyć mało istotne dla Niemiec, no to wtedy możliwe potencjalne wybicie, ale Donald Trump oczywiście wskazywał wielokrotnie, że taryfy powinny być również nałożone na producentów europejskich samochodów, więc nałożenie taryf na stal oraz aluminium będzie również przepraszam bardzo, negatywne dla europejskich spółek. I przechodzimy sobie do wykresu. Widzimy tutaj dosyć wyraźny opór przy 12 300 punktów, zniesienie 23.6, dwie średnie kroczące 8 oraz 14, no i spadkowa linia trendu, no i wszystko wskazuje na to, że jednak uda się tutaj cofnąć, no i w tym momencie również tym
wsparciem to byłyby okolice 12 100 punktów, gdzie mamy połowę tej świecy wzrostowej oraz widać dużo, po pierwsze lokalny dołek z początku lutego oraz kilka zakończeń innych świec, więc myślę, że tutaj na Donaldzie Trumpie, na kontraktach terminowych właśnie zejście do 12 100 punktów będzie dosyć prawdopodobne. No i przechodzimy sobie do surowców, ropa, WTI. Wczoraj no dosyć negatywna reakcja, pomimo tego, że wzrosty zapasów były mniejsze niż to, na co wskazywał API. Dolar pozostaje słaby i wskazuje na to, że ropa powinna być wyżej, więc w dalszym ciągu tutaj oczekuję, że jednak na ropie WTI czeka nas odbicie w kierunku północnym, chociaż no, działanie tych wojen handlowych nie jest dla ropy takie dosyć oczywiste, gdyż z jednej strony na przykład jeżeli Chiny nałożyłyby jakieś tutaj sankcje na Stany Zjednoczone w związku z eksportem ropy, no to wtedy dla WTI byłoby to bardzo negatywne, natomiast ogólnie wojny handlowe powinny sprzyjać wzrostom cen wszystkich surowców. Więc tutaj mieszanie, jeżeli chodzi o ropę naftową. Tutaj głównie będzie pytanie to, co zrobią nam Chiny. No i Kanada, bo tak naprawdę Kanada również, co ciekawe, importuje dosyć sporo amerykańskiej ropy. W tym momencie utrzymywane jest wsparcie na $61 za baryłkę, dolne ograniczenie tego trójkąta. No i jeżeli sobie wejdziemy na... Przepraszam bardzo, na wykres z amerykańskim dolarem, no to widać dosyć sporą dywergencję, która jednak wskazuje na to, że ropa powinna być wyżej. Mamy wzrostową linię trendu i ona, jeżeli zostanie zachowane zniesienie 61,8, to powinniśmy mieć kontynuację wzrostów, chyba że dolar amerykański zacznie nam się jakoś bardzo mocno umacniać po jutrzejszych payrollach. Natomiast moim zdaniem taka sytuacja jest mniej prawdopodobna, chociaż wszystko będzie zależało od płac. Niemniej w średnim terminie myślę, że ropa naftowa jak najbardziej szansę ma na kontynuację wzrostów. I na samym końcu złoto, ale również spojrzymy sobie na srebro wraz z pozycjonowaniem, gdyż moim zdaniem no tutaj bardzo ciekawa w tym momencie okazja na srebrze, natomiast oczywiście pamiętamy, że wielokrotnie to srebro nas no nie zadowalało tak bardzo jak złoto. Złoto w tym momencie powiedzmy potencjalnie wysoko, natomiast srebro jest jeszcze na bardzo niskich poziomach. Generalnie na złocie jestem nastawiony pozytywnie ze względu na fundamenty, przede wszystkim bardzo silne odbicie popytu jubilerskiego w Indiach oraz w Chinach. Bardzo niskie ceny lokalne właśnie w tych krajach powodują to, że złoto, popyt na złoto powinien nam rosnąć. Natomiast pod względem już takim bardziej rynkowych wskaźników, no to srebro wygląda nam zdecydowanie bardziej pozytywnie i powinno tutaj mocniej rosnąć w momencie, kiedy kruszce zaczną nam drożeć na rynkach. Jest to po pierwsze stosunek cen, ale również pozycjonowanie, więc najpierw pokażę Państwu złoto. Złoto no wczoraj straciło, już jest poniżej $1333 za jedną uncję, natomiast widzimy ze strony euro-dolara bardzo wysokie poziomy. Tutaj na srebrze, jeżeli sobie wyłączymy te niepotrzebne wykresy, to widać, że jednak mamy, wciąż jesteśmy poniżej tej spadkowej linii trendu, natomiast bardzo silne wsparcie przy zniesieniu 50,0 tej ostatniej dosyć wyraźnej fali wzrostowej z zeszłego roku. No i chciałbym Państwu tutaj pokazać pozycjonowanie, jak wygląda na obu surowcach. I tutaj przede wszystkim na srebrze wygląda to bardzo ciekawie, gdyż no, wystarczy sobie zobaczyć, przede wszystkim patrzymy sobie na large speculators oraz na small speculators, czyli tak zwane smart money i dump money. Jeżeli chodzi o smart money, no to widzimy w momencie, kiedy pojawia nam się jakiś tam sygnał, że
mamy już bardzo niskie pozycjonowanie na srebrze, no to teoretycznie jest to moment do kupienia. Widzimy, że ten sygnał jakby tutaj jest opóźniony nieco, natomiast mniej więcej te dołki ostatnie się ze sobą zbiegają. Drugi sygnał to oczywiście dump money. Kiedy dump money są wykupione, no to jest to prawdopodobnie sygnał do tego, że zaczną oni wyprzedawać swoje pozycje, no i wtedy będzie to wykorzystywane przez tak zwane smart money, czyli jeżeli popatrzymy sobie na szczyty tych małych spekulantów, no to jest to tak zwany sygnał kontrariański, podobnie jak w tym wypadku, no to również to dump money pokazuje nam, że mniej więcej zejście się tych bardzo wysokich poziomów oznacza nam, że srebro powinno odbijać, to przynajmniej w teorii, natomiast jeżeli chodzi o złoto, no to powiedzmy tutaj już to tak ładnie nie działa. Owszem, kiedy mieliśmy tutaj najwyższe pozycje w historii, to bardzo ładnie nam na złocie zadziałało, natomiast w tym momencie jakby w dalszym ciągu oscylujemy w tym wysokim poziomie oraz dump money mniej więcej grają tak samo jak duzi spekulanci. Więc ja za dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia na rynkach. Proszę pamiętać, dzisiaj 14:30 konferencja Europejskiego Banku Centralnego, natomiast jutro zapraszam na godzinę 9:45. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.